Anna Lewandowska niechcący zdenerwowała tysiące Polaków. Polska trenerka i instruktorka jest bardzo lubiana przez rodaków, jednak niektóre jej posty oraz wypowiedzi wywołują kontrowersje. Tym razem przez przypadek zdołała wprawić wielu czytelników w konsternację i złość. Anna Lewandowska jest żoną kapitana reprezentacji Polski, piłkarza Bayernu Monachium, Roberta, jednak nie zdecydowała się prowadzić życia szczęśliwej żony piłkarza. Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego Anna zdobyła czarny pas w karate, potem poświęciła się karierze trenerki fitness. Jej książka na temat utrzymywania formy podczas ciąży została bestsellerem. Pani Lewandowska postarała się, by odnieść sukces tak jak jej mąż. Trzeba przyznać, że udało jej się tego dokonać. W polskim showbiznesie nie ma takiej drugiej pary jak Lewandowscy. Kobieta regularnie chwali się swoimi osiągnięciami na Instagramie. Nie brakuje również postów z życia codziennego całej rodziny. Większość obserwujących Lewandowską pozytywnie komentuje załączane przez nią treści. Część jednak zdecydowanie uwypukla i zwraca na uwagę na wszelkie jej wpadki. Nie inaczej było tym razem. Anna Lewandowska przesadziła. Z okazji rozpoczęcia nowego tygodnia Anna zamieściła na swoim Instagramie nowe zdjęcie, na którym przytula swoją córkę Klarę. Zdjęcie nie jest w tej sytuacji niczym wyjątkowym. Wielu obserwujących zwróciło natomiast uwagę na opis napisany przez żonę Roberta Lewandowskiego. Trenerka fitness nie przewidziała, że komentarze po najnowszym poście będą nieprzychylne. Podczas ogłaszania planów na nowy tydzień nie przewidziała jednak, że obserwujący wcale nie znają jej planów z autopsji. Prawdopodobnie nie wiedziała ona, że tygodniowe plany większości Polaków wyglądają zupełnie inaczej. Komentujący głośno wyrazili swoje niezadowolenie, niektórzy poszli o krok dalej. Anna Lewandowska jest znana nie tylko dzięki swoim sukcesom sportowym. Udało jej się stworzyć markę Planet N, do której należą m.in. dietetyczne produkty, plany treningowe oraz ćwiczenia nagrane na DVD. Dzięki swoim działaniom w mediach społecznościowych z pewnością można nazwać życiową partnerkę najlepszego polskiego piłkarza jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.